Szanowni Państwo, zaczynamy. Proszę o zajmowanie miejsc. Chciałbym Państwu bardzo serdecznie podziękować za to, że jesteście tutaj, przybyliście na to spotkanie, że będziemy mieli okazję w pewnej części również wspólnie porozmawiać o sprawie niesłychanie istotnej dla rynku mediów w Polsce, no i może w jakiejś mierze uzupełnić ten brak, a tym brakiem jest po prostu tak dyskusji o rynku medialnym w Polsce. Przypomnę temat naszego spotkania: rynek mediów w Polsce, szanse i zagrożenia związane z dekoncentracją. Ja się nazywam Marcin Piasecki i będę miał zaszczyt i przyjemność poprowadzić nasze spotkanie. Przedstawię gości. Gospodarz tego miejsca, pan Andrzej Arendalski, prezes Krajowej Izby Gospodarczej. Pan Tomasz Sakiewicz, redaktor naczelny, Gazeta Polska. Witamy. Pan Krzysztof Zyzik, redaktor naczelny Nowej Trybuny Opolskiej. Witamy. Oraz pan Piotr Apel, zastępca przewodniczącego Komisji do Spraw Unii Europejskiej, poseł Kukiz 15. Witamy, panie pośle. Szanowni Państwo, jedno słowo komentarza. No cóż, rano mieliśmy sytuację trudniejszą, mianowicie okazało się, że zarówno pan dyrektor Kościński z Ministerstwa Kultury zaproszony na to spotkanie i to zaproszenie zostało potwierdzone, no niestety zrezygnowało z uczestniczenia w naszej dyskusji, podobnie pan poseł Sasin, że musimy sobie poradzić w nieco okrojonym składzie, ale myślę, że dyskusja będzie cenna i istotna. Aczkolwiek musimy zacząć od sprawy dosyć trudnej. Aha, jeszcze jedna uwaga techniczna. Oczywiście jest przewidziany moment, kiedy oddamy Państwu głos po głównej części dyskusji. Zapraszam do zadawania pytań, zgłaszania uwag i komentarzy. Natomiast uprzejma prośba o że tak powiem, poczekanie do mojego zaproszenia. Dobrze, ale wróćmy do tematu naszej dyskusji, czyli dekoncentracja, zwana również repolonizacją. No i tutaj podstawowa trudność polega na tym, że stosunkowo niewiele wiemy, jeżeli chodzi o konkrety. Ja, przygotowując się do tej dyskusji, próbowałem znaleźć te konkrety i nie jest to sprawa prosta. Dlatego też podzielę się z Państwem w wielkim skrócie moją wiedzą. Jeżeli Państwo mają inne informacje, proszę mnie sprostować. No cóż, no trwają po pierwsze prace nad ustawą mającą uporządkować, zmienić kształt mediów, projekt ustawy o własności mediów w Polsce. Zajmuje się tym Ministerstwo Kultury. Zapowiedzi były takie, że projekt ustawy ma być gotowy w połowie roku. No, połowę roku niemalże już mamy, tak? Zaczął się czerwiec, jeszcze brak tych konkretów. Wiemy mniej więcej, że będą wprowadzone ograniczenia udziałowe, jeżeli chodzi o własność mediów w poszczególnych segmentach, mają nie przekraczać udziały firm zagranicznych, mają nie przekraczać 30%. Właścicielami w większej mierze mają się stać polskie firmy według intencji Ministerstwa Kultury, według deklaracji Ministerstwa Kultury właścicielami mają właśnie być w większej części polskie firmy, zarówno kapitał prywatny, jak i spółki związane ze skarbem państwa. No i cóż, no cel ustawy to jest właśnie, różnych określeń się tutaj używa, to jest kwestia uporządkowania, czy też, jak wspomniał
wiceminister Sewin, no, pewnego rodzaju zredukowania, coś co nazwał, i tutaj otworzę cudzysłów, dominacją kapitału obcego, zamykam cudzysłów, w niektórych segmentach rynku. No cóż, eksperci również wskazują te segmenty rynku z nieoficjalnych informacji dotyczących partii rządzącej, również wiemy, że przede wszystkim tutaj chodzi o prasę lokalną. Są również reakcje zarówno eksperckie, jak i reakcje związane z sondażami, badaniami, które właśnie opisują to, co Polacy na te pomysły. Ja tutaj mam przed oczami wyniki badania platformy pracowni Mason & Partners dla wirtualnych mediów portalu branżowego. W największym skrócie wynik jest taki, że 28% badanych popiera repolonizację, tak to nazwijmy, mediów. 40% badanych nie widzi takiej konieczności, czyli 44, no, jest znacząca przewaga przeciwników repolonizacji, czy też uporządkowania rynku mediów. Tutaj jeszcze, że nie będę może szczegółowo opisał tego badania, jeżeli będzie taka potrzeba, to do tego wrócimy, natomiast rozkłada się to mniej więcej, jak zauważają badacze, z rozkładem poparcia dla Prawa i Sprawiedliwości. Mniej więcej, no, proszę pamiętać o tym zastrzeżeniu, tych 28% popierających właśnie zmiany w mediach, no to jest, to są również osoby popierające Prawo i Sprawiedliwość. Szanowni panowie, czy o czymś zapomniałem, czy o czymś warto jeszcze wspomnieć, jeżeli chodzi o konkrety, może o czymś, nie wiem, dotyczące tych rozwiązań, które są szykowane. Kto z panów? Jeżeli nie, to chciałbym poprosić pana prezesa Arendarskiego, dlatego że jesteśmy w siedzibie Krajowej Izby Gospodarczej i dostaliśmy stanowisko Krajowej Izby Gospodarczej dotyczącej tych prac. Gdyby pan w największym skrócie mógł przedstawić to stanowisko, dlaczego postanowiliście i dlaczego postanowiliście zabrać głos? Bardzo proszę. Dziękuję bardzo. Proszę pan mikrofonu, może tak będzie. Dziękuję bardzo. Dzień dobry Państwu. Proszę Państwa, no, to jest sprawa, która trochę nas zaniepokoiła. Zaniepokoiła z tego względu, że dotyczy własności, prawda? Dotyczy własności, którą tutaj wyznajemy taki pogląd, że własność jest rzeczą, no nie chcę użyć słowa świętą, ale niezwykle poważną i stanowi fundament gospodarki rynkowej. Czyli tak tej zmieniać tej własności nie można od tak sobie, musi być to zrobione bez krzywdy oczywiście właściciela i w taki sposób, no, żeby było zgodne z prawem i polskim, i z prawem europejskim. No, szczególnie ta druga sprawa jest tutaj dosyć trudna i to słowo, które tutaj pada, repolonizacja, no to jest, że tak powiem, sygnał dla Brukseli, żeby się temu przyglądała bardzo ostrożnie, dlatego że jak wiadomo, Bruksela jest bardzo czuła na takie jakieś na przykład przepisy prawne, które by uprzywilejowywały kapitał rodzimy w stosunku do kapitału z innych krajów Unii. Więc to jest duża sprawa. No, trzeba mieć na względzie historię i również pamiętać o tym, że właściwie gdyby nie inwestycja zagraniczna w tej dziedzinie, to większość tych tytułów dzisiaj by nie istniała, bo nie było chętnych na inwestowanie, szczególnie w dzienniki lokalne. Dzięki właśnie tej komasacji, czyli pewnej synergii i stąd płynącym oszczędnościom i wartości dodanej, ta prasa przetrwała i ma się, prawda, nieźle. Czyli trzeba to też pamiętać, w jaki sposób ona została. To nie był jakiś tutaj krwiożerczy kapitał zagraniczny, który wyciął polskich właścicieli, prawda, i
i przejął. Właściwie wszyscy z ulgą patrzyli na, pamiętam przecież te koleje. I wreszcie najważniejsza sprawa, proszę Państwa, po co to robić, prawda? Ja specjalnie sobie trochę tych, poprzeglądałem trochę tych pism, gdyby było tak, że na przykład reprezentowany jest interes właściciela, w tym sensie, że mówię w sferze merytorycznej, prawda, interes właściciela, na przykład, że są treści korzystne dla, no mówmy już konkretnie, dla Niemiec, a niekorzystne dla Polski, no to dla mnie byłby to sygnał, że rzeczywiście coś jest nie w porządku. Natomiast takich treści ja tam nie znalazłem, wręcz przeciwnie. Myślę, że w odróżnieniu od wielu gazet, które popierają i w tej chwili koalicję rządzącą i na przykład opozycję, te akurat pisma odznaczają się dużym obiektywizmem, prawda? Dużym obiektywizmem i to jest wielka wartość. No i wreszcie też słyszałem te pogłoski, że miałaby to być inwestycja czyniona przez spółki Skarbu Państwa. No więc ja myślę, że to nie jest podstawowa działalność spółek Skarbu Państwa, na przykład z, nie wiem, z działu energetyka czy paliwa, żeby inwestować w rynek pracy, prawda? Ale pieniądze swoje, po części to są nasze wspólne, prawda, pieniądze, które są tam zainwestowane, powinniśmy, że tak powiem, czuwać, żeby one były jednak inwestowane tam, gdzie przynoszą największe zyski, zgodnie z kierunkiem podstawowym działalności. To są takie, że tak powiem, uwagi, które mi się nasunęły. Natomiast w naszym stanowisku podstawowym, jak gdyby, przesłaniem jest to, że to jest sprawa bardzo poważna. Z tych względów, o których mówiłem i z wielu jeszcze innych. I po prostu to wymaga debaty, prawda? To jest wiele środowisk, które są tym zainteresowane. Powinniśmy na ten temat rozmawiać z przedstawicielami rządu, prawda? Czy przedstawicielami ugrupowania, czy ugrupowań, które przygotowują w Sejmie projekt tej ustawy, rozmawiać, pokazywać, że tak powiem, interes różnych interesariuszy na tym rynku. Warto by zapytać o zdanie samorządowców, prawda, samorząd lokalny i tak dalej, i tak dalej. Więc bez takiej debaty, moim zdaniem, taki projekt będzie ułomny. Więc to jest taka pierwsza debata. Chcieliśmy jakoś dać przykład. No bardzo mi przykro, że nie przyszedł pan z ministerstwa i Jacek Sasin, dlatego że no, choćby byśmy mieli jakieś informacje z pierwszej ręki, prawda, z pierwszej ręki, no informacji nie mamy. Mam nadzieję, że na następne, jeśli takie spotkanie zdecydujemy się zorganizować, no to osoby zaproszone właśnie ze strony rządu, prawda, i parlamentu przyjdą, znaczy koalicji. Więc to tyle tego mojego przesłania. Sprawa jest bardzo ważna, wymaga naprawdę rzeczowej, bardzo wolnej od emocji, dyskusji. Taka jest polityka Krajowej Izby Gospodarczej, która się nie opowiada po żadnej stronie politycznej, bo jest organizacją apolityczną, ale o interes gospodarczy Polski dba. Dziękuję bardzo. Panie prezesie, ale jeszcze dopytam. Mianowicie tutaj w tym stanowisku mamy kilkakrotnie bodaj taką sugestię, ale pod koniec jest to powiedziane wprost. Zdaniem Krajowej Izby Gospodarczej należy pracować nad regulacją funkcjonowania rynku mediów w Polsce. Jaką regulację ma się na myśli? Wie pan, nie mamy żadnej konkretnej regulacji, natomiast jeżeli jakieś siły polityczne i tak dalej uważają, że taka regulacja jest potrzebna, no to mówimy, że trzeba nad tym pracować, no żeby ona może w wyniku tych prac okazać się, że ona w ogóle nie jest potrzebna. Natomiast jeśli jest pomysł uregulowania tego rynku, no to dyskutujmy, w jaki sposób to powinno być uregulowane. Dziękuję bardzo panie prezesie. Pan redaktor Sakiewicz. Powtórzę pytanie prezesa Arendarskiego, bo sam chciałem je zadać, czyli po co? Czy pana zdaniem istnieje potrzeba dekoncentracji, repolonizacji, no, czy też użycia jakiegoś innego określenia, jeżeli chodzi o to? Może najpierw trochę systematyki, bo mam wrażenie, że kiedy mówimy o regulacji rynku mediów, to bardzo często mówi się o bardzo różnych rzeczach. Jak można podzielić według współczesnych kategorii rynek mediów? Po pierwsze, po stronie mediów mamy
producentów informacji i producentów nośników. I bardzo często są to rozdzielone rzeczy, bo typowym przedstawicielem produkcji nośników jest na przykład platforma satelitarna, tak, która nadaje setki kanałów. Tu też się zdarzają zjawiska patologiczne. Ja nie chcę już omawiać, bo było to polem jakiegoś mojego starcia na przykład z jednym z tych producentów nośników. Tak samo może być, tak samo kablówka jest typowym producentem nośnika. Bardzo rzadko kablówki produkują własny program, chociaż się zdarza, tak? Natomiast są typowe nośniki i też się zdarzają zjawiska mocno patologiczne. Na przykład decyzja o przeniesieniu jakiegoś kanału. Mieliśmy też jakiś spór na przykład telewizji Puls i tak dalej, to ja już teraz nie o swoich przykładach mówię. Uzasadnione lub nie, bo tak bardzo często jest to po prostu efekt gry rynkowej, nie działań monopolistycznych. Niemniej zwracam uwagę, że producenci nośników bywają dużo większym zagrożeniem niż producenci informacji. Także informacje powstają w różnych miejscach i ich największy problem jest to, żeby się równo mogły do ludzi przebijać. Więc monopolizacja nośników. Nośnikiem jest gazeta, ale też na ogół jest producentem informacji, tak, jest zjednoczeniem. Typowa gazeta jest zjednoczeniem producenta informacji i nośnika. Po stronie rynku mamy dwa istotne podmioty. Jedni to są odbiorcy, tak, w szeroko rozumianiu odbiorcy zarówno reklam, jak i informacji, jak i płatnicy reklam przez treści sponsorowanych. Tak, to są te dwa największe podmioty. A i teraz mamy coś, co jest pośrodku. Zwracam uwagę, że to pośrodku bywa najbardziej niebezpieczne, jeżeli chodzi o koncentrację na rynku mediów. To są po pierwsze firmy pomiarowe, różnego typu, od firm telemetrycznych, przez firmy mierzące czytelność, na przykład prasy, cytowalność, do firm mierzących sprzedaż. Sprzedaż w Polsce jest mierzona przez stowarzyszenie, które jest stowarzyszeniem producentów nośników informacji, czyli gazet. W związku z tym ona jest najbardziej czytelna. Tak? Bardzo rzadko ktoś ma uwagi do Związku Kontroli Dystrybucji Prasy i zwykle jak ktoś nie należy do tego związku, to zwykle ma jakiś problem z pokazaniem swoich danych. To w tą stronę albo go nie stać, no bo są tacy, których po prostu nie stać na to. Uważają to za zbędny wydatek, za niczego niepotrzebny, ale generalnie to ma jakiś problem z pokazaniem swoich danych. W związku z tym zjawiska monopolistyczne zachodzą w troszeczkę innym miejscu. No w Polsce na przykład rynek telemetryczny jest całkowicie zmonopolizowany przez jedną zagraniczną firmę. I która się zachowuje rzeczywiście jak klasyczny monopolista. Czyli sama sobie dobiera próbę, korzystną na przykład dla jednych nadawców, nie korzystną dla drugich. No, podaję przykład, bo próba polska na kraj 40-milionowy jest mniejsza niż na przykład próba słowacka. Tak? No, z czegoś to wynika. Dlaczego w Słowacji trzeba mieć większą próbę, a w Polsce trzeba mieć mniejszą próbę? Tak samo pomiary jakościowe. Tak? Myśmy zauważyli, że nasz typowy widz w pomiarze jakościowym jest uważany jako błąd w badaniu. Dlaczego jest uważany jako błąd? Bo jest zbyt wierny. Tak? Ktoś decydował, ktoś podjął taką próbę. To nie jest tak, że firma nie ma prawa podjąć własnej decyzji o sposobie badań. Problem polega na tym, że nie ma jakiejkolwiek innej firmy, która by skorygowała te badania. Jeszcze 5-7 lat temu istniały dwie firmy telemetryczne w Polsce. I rozbieżności między ich badaniami w niektórych momentach wynosiły 300%. I wbrew pozorom to jest dobre zjawisko, ponieważ można podjąć dyskusję. Nastąpiła na jednym z rynków, czy na rynku badań telemetrycznych, całkowita koncentracja zagranicznego kapitału, całkowita, stuprocentowa. I teraz wszyscy nadawcy stają się zakładnikami tego. Tak? Zwykle w takiej sytuacji się wygrywają silniejsi, pilnując, żeby słabsi się nie przebijali. Zwracam uwagę, bo zjawisk koncentracji na rynku mediów jest bardzo dużo i nie zawsze tam uderzamy, gdzie powinniśmy uderzać. Jeżeli chodzi o rynek prasy zagranicznej, to koncentracja nastąpiła na poziomie, można powiedzieć, nośników, nawet nie produkcji informacji, jednego rodzaju, tak, to jest ponad 70 czy 80% prasy regionalnej. Chociaż już jeśli chodzi o produkcję tej informacji, jest to trochę lepiej, no bo oni biorą bardzo na przykład dużo informacji agencyjnych, papowskich. Gdyby sprawdzić ten poziom, to już jest to około 40-50%. Trzeba by się może tutaj zastanowić, gdzie jest ten poziom bezpieczeństwa koncentracji, tak? Gdzie, w którym miejscu. Oczywiście stara zasada lepiej mieć tartak niż las się sprawdza i rzeczywiście zawsze najbardziej niebezpieczne są miejsca, kiedy się koncentruje nośniki i to, co jest między odbiorcą a producentem informacji, czyli pomiar. To są te dwa najbardziej niebezpieczne miejsca. Bo to jest moja sprawa, kiedy produkował informacje, czy nawet Niemca, czy Francuza i tak dalej. To jest jego sprawa, to jest prawo przynależne człowiekowi, wolności człowieka.
Natomiast jeżeli ktoś ten strumień zaczyna bardzo mocno ścieśniać i kontrolować, to następuje niebezpieczna koncentracja. Tak? Bo prawdopodobnie odbiorców informacji polskiej i chętnych do tego, że odbierać polski punkt widzenia jest więcej niż niemiecki czy francuski w Polsce. Ale jeżeli przeznośnik się skoncentruje w jednym miejscu zbyt dużo, no to oczywiście się zawęża ten strumień informacji. I na te miejsca należy zwracać uwagę. Ja nie nawiązuję do konkretnych rozwiązań, ja tylko raz mówię, że mówiąc w ogóle o podziale rynku mediów, regulacji rynku mediów, trzeba bardzo dokładnie wiedzieć, z czym mamy do czynienia. Tak? Czy mówimy o sterowaniu informacją, sterowaniu nośnikiem, sterowaniu pomiarem, sterowaniu rynkiem odbiorców reklam, bo bardzo niebezpieczne zjawiska, niekoniecznie związane z zagranicznym kapitałem, następowały na rynku reklam. Tak, bardzo niebezpieczne, kiedy koncentrowano na przykład większość ogłoszeń prasowych w jednym koncernie. Większość ogłoszeń prasowych w Polsce miał jeden koncert prasowy. Czy to jest zdrowe? To nie jest zdrowe. Również nie jest zdrowe dla jego koncernu, bo jak się okazało, że trochę zmniejszyła ilość reklam, to koncern zaczął chorować, akcje jego zaczęły spadać. To jest niezdrowy na dłuższy moment dla nikogo. Z drugiej strony, ja bardzo zwracam na to uwagę, dekoncentracja czy repolonizacja nie może oznaczać rozbijania grup medialnych. Tworzenie się w grupy medialne jest naturalnym procesem cywilizacyjnym. Czyli to, że na różnych nośnikach jest podawana jedna informacja. Informacja czy w sensie informacji mogą się rozdzielić, ale nośniki informacji będą się łączyć, bo widz chce odebrać z jednego miejsca, tak jak dzisiaj bardzo często płaci za prąd i gaz w jednym miejscu, jest to bardzo w tej chwili popularna usługa, tak samo będzie chciał na różne sposoby, na przykład od jednej grupy odbierać swoje informacje i przez telewizję, i przez radio, i przez prasę, i przez komórkę, bo to będzie za chwilę. Też zwracam uwagę na ten rynek mediów. Komórka jest bardzo istotnym rynkiem mediów. Za chwilę zdominuje rynek mediów, wyprzedzi internet jako taki, wyprzedzi na pewno prasę papierową, że już nie wyprzedziła i z całą pewnością znokautuje telewizję. Z całą pewnością. Także jeżeli mówimy o tym, to zwróćmy też uwagę na nośniki, jeżeli chodzi o telekomunikację. Jaki jest stopień tego, jakie są możliwe koncentracje. Bo taka ustawa napisana dzisiaj ureguluje rynek prasy, który jest dzisiaj rynkiem 15, może 10% informacji, a nie reguluje na przykład wszystkich pozostałych, które generalnie sterują świadomością Polaków. Tak, więc jeżeli już mówimy, no to musimy mieć w świadomości te nośniki, które są największe, najsilniejsze. To co pan proponuje w ramach dekoncentracji, czy też Ja akurat nie proponowałem dekoncentracji, się trochę jej obawiałem, bo ja jestem tym, którego mogą uregulować lub mogą nie uregulować. Ja zawsze boję pomysłów władzy, tak jak byłem zawsze przeciwnikiem zaostrzenia kodeksu karnego, a raczej byłem całkowitego zniesienia kar w prasie, bo cokolwiek nie wymyślili nawet ludzie, z którymi ja sympatyzuję, to stosowali ci, którym ja nie sympatyzowałem. Więc ja wolę już, żeby nikogo nie karać, a kary były możliwie najgodniejsze. Ja dlatego staram się nie podawać do sądu. 2-3 razy w życiu może podałem kogoś do sądu, raczej przez solidarność z kolegami, bo uważam, że dziennikarze nie powinni używać tego narzędzia wobec siebie i wobec innych, że wolność prasy jest najpewniejsza. Natomiast zjawisko takie, że jedna firma w Polsce kontroluje cały rynek telemetryczny, w związku z tym większość pieniędzy z reklam, jeszcze w dodatku robi to w sposób patologiczny, jest już daleko niestosowne. Jeżeli w ustawie dekoncentracyjnej nie zdają się zapisy o dekoncentracji na przykład rynku telemetrycznego, no chyba nie, to jest to bardzo daleko idący błąd. To jest to bardzo daleko idący błąd, tak? Bo tu jest największa koncentracja, tu jest 100% koncentracji. Tak? Jeżeli chodzi o rynek prasy, tam gdzie rzeczywiście pojawiła się patologia, bo jest 70-80% prasy regionalnej skoncentrowane, to moim zdaniem trzeba się umówić. Również trzeba się umówić z tymi, którzy już posiadają, bo są prawa ze stanem. Tak? Jaki poziom satysfakcjonuje obydwie strony? Tym bardziej, że jakby reakcję polityczną nie prasa regionalna wywołała wcale, tylko ogólnokrajowe. Tak? To Axel Springer wywołał tą alergiczną reakcję na polityków PiS-u. Pewnie nie bez zasług Axela Springera, bo jest mocno powiązany, towarzysko przynajmniej, z obozem rządzącym w Niemczech. I widać było zbliżone stanowisko obozu rządzącego w Niemczech do tego, co się okazało w Springerze. Tylko, żeby nie wylać dziecka z kąpielą. Tak? Znaczy, jeżeli jest problem ze Springerem, to zastanówmy się, jak rozmawiać ze Springerem. Chociaż od 2 dni zdaje się Springer bardzo nieprzyjemne rzeczy publikuje teraz dla opozycji, no ale generalnie rzecz biorąc, jeżeli obóz
rządzący uważa, że jest poważny problem z przekazem takim, że obce państwo wpływa, bo to jest tego, że obce państwo wpływa na świadomość Polaków, no to ten problem trzeba w tym miejscu zdiagnozować i nie udawać, że go nie ma. Jest, widać. Tylko zdiagnozujmy go w tym miejscu, w którym on istnieje. Dziękuję bardzo. Pan redaktor Krzysztof Zyzik, redaktor naczelny Nowej Trybuny Opolskiej. Właścicielem tej gazety jest... Akurat taka ciekawa sytuacja, nietypowa dla mojej grupy Polska Press, bo Polska Press Grupa jest większościowym udziałowcem mojej spółki, która wydaje Nową Trybunę Opolską i portal NTO.pl. Natomiast mamy jeszcze mniejszościowego udziałowca, niecałe 50%, należy do Solidarności. I tak jest praktycznie od ponad 20 lat. Ja się zatrudniałem jeszcze w firmie, która była w całości jakby w kapitale polskim, bo była większościowym udziałowcem Spółdzielnia Dziennikarzy. Później mieliśmy głównego właściciela norweskiego, później wiadomo Micom Europe, firma notowana na giełdzie w Londynie, no i od paru lat kapitał niemiecki. I muszę Państwu powiedzieć, że wszystkich moich właścicieli łączyło jedno, no po prostu oczekiwali godziwego zysku i łączyła ich jeszcze druga rzecz, to znaczy byli absolutnie i są, bo przecież cały czas funkcjonujemy w grupie prasowej, są zupełnie niezainteresowani czymś takim jak linia polityczna gazety. Można powiedzieć, że tak sobie można tutaj na debacie dowolne rzeczy opowiadać. Ja zapraszam kogokolwiek z Państwa, nie wiem, medioznawców do Opola, bo akurat chcę tutaj głównie mówić o moim środowisku, żeby zbadał funkcjonowanie od ponad 20 lat gazety, która się nazywa Nowa Trybuna Opolska. Trudno o przykład bardziej pluralistycznej gazety, która absolutnie w równy sposób kontrolowała każdą władzę. Myśmy na poziomie naszego niewielkiego Opola mieli w 2002 roku, to nie jest powszechnie znana w Polsce sytuacja, po serii naszych tekstów śledczych praktycznie do aresztu, później do więzienia trafiła cała opolska władza. Dwóch prezydentów, wojewoda, marszałek województwa, wicemarszałek, wiceprezydenci i biznesmeni związani z ratuszem. Była to robota gazety i później prokuratury, kiedy już SLD-owski minister sprawiedliwości Kurczuk, dobity w międzyczasie aferą Rywina, jak to on sam przyznał, dał zielone światło prokuratorom z Opola, żeby robić sprawę. Przez te, dzisiaj się często mówi, przez 8 lat rządów PO-PSL to i tamto, tak? No to myśmy przez te 8 lat rządów PO-PSL też bardzo intensywnie kontrolowali władzę, co też skutkowało tekstami o marszałkach, chociażby i dymisją głównego marszałka województwa. Także dla mnie ten temat, chociaż oczywiście szanuję i szanujemy, moi koledzy dziennikarze szanują prawo każdego demokratycznie wybranego rządu do tego, żeby przyglądać się rynkowi medialnemu, przyglądać się temu, czy jakby te regulacje odpowiadają współczesności, bo wiemy, że ta rzeczywistość się dynamicznie zmienia, szczególnie ta w obszarze cyfrowym, social. Natomiast no, oczekujemy od rządu, aby były to propozycje, które szanują prawo własności, o czym mówił pan prezes Arendarski, czy tę rzymską zasadę niedziałania prawa wstecz. I przede wszystkim, ja się tutaj bardzo cieszę, że chociaż nie debatujemy w pełnym składzie, ale że ta debata ma taki merytoryczny charakter, bo my w ostatnich długich miesiącach mamy do czynienia głównie z hejtem i z takimi pomówieniami. To znaczy sugeruje się mi, bo ja to biorę do siebie, jeżeli oglądam wiadomości pana Jacka Kurskiego, to i słyszę, że jestem dziennikarzem polskojęzycznym, że nie myślę po polsku, że ktoś mi tam jakieś instrukcje gdzieś wydaje z zagranicy. To oczywiście ja mogę powiedzieć, mogę tam machnąć ręką, że to jakiś paździerzowy program, no tak to jest nazywane też w sporej części prawicy, tak, ale to jednak trafia do ludzi. To ogląda kilka milionów ludzi i uważam, że to w niezwykły sposób dotyka tysiące uczciwych dziennikarzy w Polsce, którzy piszą po polsku, myślą po polsku i są dziennikarzami niezależnymi. Ja jeszcze chciałem tutaj wysunąć taką tezę, że być może ten segment prasy regionalnej w Polsce w ostatnich latach był takim segmentem najbardziej pluralistycznej debaty. A dlaczego? Ponieważ media na poziomie krajowym zrobiły nam się już w dużej mierze takie, nazwałbym to, tożsamościowe. Tak? To znaczy no, jakby analogicznie do podziału sceny politycznej zrobiły nam się takie dwie Polski zwalczające się, no to też wiele mediów zapisało się do jednego i do drugiego obozu. Z kolei media lokalne czy media sublokalne mają inny problem. To jest bardzo często duże uzależnienie od
lokalnych władz, tak, od burmistrza, to na co zresztą Prawo i Sprawiedliwość często zwraca uwagę, między innymi serwując ten pomysł dwukadencyjności, tak, że jednak tworzą się te lokalne układy i bardzo często, Szanowni Państwo, istotnym elementem tych lokalnych układów są media również, które jakoś tam są powiązane, jak nie z burmistrzem, to ze starostą. Media regionalne, działające lokalnie, jednakowoż mające to wsparcie takie globalne, dużej grupy prasowej, mogą sobie pozwolić na znacznie więcej. To znaczy mogą sobie pozwolić na krytyczne myślenie, na niezależność od lokalnych władz. No, choćby w tej sprawie, o której wspomniałem, największej chyba naszej, tej afery ratuszowej, gdybyśmy tak sobie, nieraz się nad tym zastanawiałem z kolegami, z którymi wtedy to robiliśmy, pisaliśmy, co by było, gdybyśmy mieli jakiegoś lokalnego przedsiębiorcę jako właściciela. Czy on by odważył się pójść, bo to w pewnym momencie była wojna. Myśmy jakieś telefony w nocy odbierali od ludzi podających się za SB-ków czy znajomych SB-ków. Czy odważyłby się pójść na taką wojnę? Dla właściciela, wtedy nawet już nie pamiętam, czy z Norwegii, czy już z Wielkiej Brytanii, prezydent Opola, czy wojewoda opolski, no nie chcę powiedzieć, że jakiś tam piórko na wietrze, tak? Ale to nie był ktoś, który by, no, którego widok powodowałby jakiś paraliżujący strach. Więc myśmy w ostatnich latach mogli szereg ważnych dziennikarsko rzeczy przeprowadzać właśnie dlatego, że żyjemy lokalnie, myślimy lokalnie, ale mamy to globalne wsparcie, należymy do dużej grupy prasowej. I jeszcze może na koniec tej części, tak sobie myślę, że tak, o ile tak powiedziałem, no, rząd ma zdecydowanie prawo i my to szanujemy, żeby temu rynkowi się przyglądać i być może wprowadzać różne regulacje. Tu redaktor Sakiewicz mówi o zupełnie ciekawych wątkach, które faktycznie są jakby takimi wątkami pobocznymi. Natomiast nie jest to, tak ja to przynajmniej diagnozuję, dzisiaj kwestia koncentracji kapitału w Polsce nie jest podstawowym problemem mediów. Jeżeli dzisiaj rządzący na przykład podają rozwiązania francuskie jako takie najbliższe nam, docelowe, to ja polecam wszystkim, no, chociażby lekturę książki takiego francuskiego medioznawcy, byłego redaktora naczelnego wielu gazet, doradcy premiera francuskiego Bernarda Poulet, książki pod tytułem Śmierć gazet i przyszłość demokracji. Otóż on tam stawia diagnozę bardzo, bardzo słuszną, że głównym zagrożeniem dzisiaj dla demokracji, a przecież w tym kontekście tu się spotykamy, głównym zagrożeniem dla demokracji jest słabość tradycyjnych mediów, tradycyjnych rozumianych nie tylko jako print, jako papier, bo chodzi również o portale, tylko to, że nam te reklamy uciekają do tych wielkich, globalnych agregatorów treści typu Google czy w sferze social Facebook. To jest zagrożenie, ponieważ jak nawet patrzymy na ostatnie lata, na doświadczenia wyborów amerykańskich czy te próby ingerencji w ostatnich wyborach francuskich, to ja rzeczywiście w kontekście, jak myślę o przyszłości Polski w najbliższym czasie, o tym zaognieniu w relacjach ze Wschodem, które mamy, o tym, co się dzieje w Rosji putinowskiej, to ja tutaj upatruję jakby główne zagrożenie, a nie to, czy my w Opolu będziemy mieć tego właściciela, którego mamy dzisiaj, czy może za jakiś czas będziemy mieć innego. Bo my robimy swoje, robimy to niezależnie. Panie dyrektorze, jeszcze dopytam, czy na tle grup czuje się pan wyjątkiem, jeżeli chodzi o te, no, działania Nowej Trybuny Opolskiej, czy to tak jest w ogóle u was w grupie? Absolutnie nie. Oczywiście regularnie się spotykamy w gronie redaktorów naczelnych, bo to jest to najbardziej istotne, nie mówimy o innych segmentach naszej działalności i to są doświadczenia takie nasze powszechne, to znaczy tak to rzeczywiście wygląda. No to ja się uśmiecham, kiedy słyszę jakieś instrukcje z zagranicy, przecież to jest niepoważne, no każdego właściciela interesuje to, żeby móc tutaj spokojnie prowadzić biznes, żeby mieć jakąś określoną stopę zwrotu, a z pewnością wkłanie się w jakieś układy polityczne, które no mają to do siebie, że raz na 4 lata, no ostatnio akurat 8 lat trwały rządy koalicji Platformy i PSL-u, tak, ale się wywracają, trzeba szukać jakichś nowych patronów, no to jest czyste szaleństwo. Ja rozmawiając z moimi kolegami ze wszystkich regionów widzę, że wszędzie jest to samo. Tak? Znaczy wszyscy zmagamy się z tymi problemami rynkowymi, z wypływaniem pieniędzy reklamowych, to co powiedziałem, co się dzieje jakby w tym torcie reklamowym, natomiast wszyscy mamy absolutną dowolność, a to jak później kształtujemy nasze gazety, no to już jest kwestia jaki jest zespół, jaki jest redaktor naczelny, a nie to, że gdzieś ktoś w Warszawie czy za granicą już, nie daj Panie Boże, siedzi i codziennie do śniadania nam jakieś przesyła instrukcje. Dziękuję bardzo, redaktor Sakiewicz. Ja tylko chciałem adwocem, no, ta instrukcja Springera do kolegów była realna, tak, ona nie była wymyślona i jaki był poziom świadomości tego właściciela czy szefa? On był taki, że on uważał, że w sprawie podstawowych wartości się wypowiada, że my mamy
dostosować się do norm unijnych. On miał tak daleko w głowie, że jemu nie przyszło, że on ingeruje w naszą własną politykę. Tak widać, z tego listu przebija taki metawiedzę na temat tego, co my powinniśmy. I to jest oczywiście niebezpieczne, bo tak daleko idący poziom ingerencji w redakcję właściciela powoduje, że ci dziennikarze no, mają bardzo często trudny wybór. Tak, albo ja się dostosuję do ogólnie panujących norm w koncernie, albo będę musiał szukać gdzie indziej pracy. I to zrobiło największą krzywdę. Znaczy, jeżeli ktoś chciał zrobić wam, inny koncern wam zrobił ogromną krzywdę, ale takie instrukcje. Ja z pytaniem, czy nie ma ich więcej? Czy nie ma ich w innych koncernach? Ja muszę przyznać, że chociaż jestem właścicielem i szefem wielu swoich mediów, czy współwłaścicielem, ja bym w życiu takiej instrukcji nie napisał. Ja na przykład w pewnych sprawach piszę czasem, to zatwierdza dla dziennikarzy, pewne wyjaśnienie nie stanowiska firmy, tylko na przykład jak ja widzę dane zjawisko w ogóle, tak je analizuję, jak jest mój pogląd, bo w jakiejś sprawie jestem ekspertem, na czymś się tam znam. Ale bardzo nigdy nie napisałem, piszcie tak lub inaczej. W życiu mi to przyszło nie przyszło do głowy, będąc redaktorem naczelnym. Nie wydałem takiego polecenia. Tak? Dlaczego? Bo ono jest kompromitujące. Ono jest kompromitujące. A niestety Springer wydał i tego się już nie da zatrzeć. Dziękuję bardzo. Panie pośle, jest potrzeba dekoncentracji. Co z tymi mediami? Znaczy, rzeczywiście poruszone były dwa bardzo ważne i istotne w tej kwestii wątki. Z jednej strony to pan redaktor poruszył sprawę nadawców, tak? Znaczy, rzeczywiście Emitel jest monopolistą i jest zbyt duża koncentracja, jeśli chodzi o emisję i zbyt duża ingerencja jako monopolisty. I tutaj warto się zastanowić nad zmianami. Drugi problem to są te media lokalne, to znaczy ja nie widzę zagrożenia w koncentracji jako takiej mediów lokalnych na poziomie krajowym. Wręcz przeciwnie, wiemy z wielu doświadczeń, że często te media samodzielne, lokalne są absolutnie wyłącznie tubą jakiejś opcji, tak? Znaczy kogoś musi być stać na to, żeby wyprodukować medium lokalne i najczęściej jest to władza samorządowa, która w ten sposób załatwia swoją politykę. Ewentualnie ktoś, co chce przejąć tą władzę samorządową, no to produkuje własne pismo po to, żeby tą władzę w najbliższych wyborach przejąć. Więc to też myślę, że pozostawienie takiej właśnie oderwanie od bezpośredniej zależności władzy samorządowej od gazet lokalnych jest istotne dla pluralizmu i dla takiej przejrzystości sytuacji. Natomiast pan mówił o potrzebie, ewentualnej potrzebie legislacji. Ja tutaj podstawowy problem to jest z brakiem przejrzystości tworzenia prawa w ogóle w Polsce. I to nie dotyczy tylko Prawa i Sprawiedliwości, ale w ogóle ostatnich nastu lat, kiedy prawo jest tworzone w zaciszu gabinetów, ewentualnie przy udziale jakiejś części lobbystów czy części interesariuszy, a nie jest tworzone w sposób właśnie otwarty poprzez debatę publiczną. Ja jestem w stanie sobie wyobrazić, że podobna debata jak tutaj trwa, mogą się odbywać kilka. Nie potrzeba przecież, by prawo było tworzone w tydzień czy dwa, mogą spokojnie na odpowiednia legislacja powstać pół roku. Przez te pół roku odpowiednia ilość spotkań może uchronić przed błędami, uchronić przed problemami choćby z zgodnością z prawem Unii Europejskiej, bo to też nie jest do końca tak, że jakieś próby dekoncentracji będą wpływać negatywnie na zgodność z Unią Europejską, bo są narzędzia i są sposoby, by tą zgodność zachować, co zresztą pokazuje kraje, w których takie ograniczenia funkcjonują. No, funkcjonuje to w Niemczech, funkcjonuje to we Francji. Nie da się kupić mediów we Francji. Obcy kapitał nie kupi mediów francuskich czy niemieckich powyżej jakiejś określonej wartości, więc takie narzędzia są, tylko że to wszystko wymaga pracy i wymaga przede wszystkim dyskusji i rozmowy i nie tylko jednego środowiska, ale wielu środowisk. Znaczy założenie takie polityczne, że moje czy obce czy jakieś środowisko wie najlepiej, jest po prostu założeniem z góry złym. I pytanie natomiast pojawia się takie, czy jest pole do wspólnego tworzenia prawa, bo to jest też pytanie, na które nie ma moim zdaniem dobrej odpowiedzi, czy jest chęć
środowisk do autentycznego prowadzenia autentycznej dyskusji i autentycznej debaty na temat dobrych przepisów w zakresie mediów, bo to też wydaje mi się, że tak nie jest. Znaczy, jeżeli czysto teoretycznie do debaty zostałby zaproszone Prawo i Sprawiedliwość i Axel Springer, to obawiam się, że miałoby to bardziej charakter jakiejś inscenizacji debaty, a nie realnej debaty. Więc myślę, że warto też się zastanowić nad jakąś zmianą mentalnościową i zmianą jakichś takich wymagań nas jako obywateli do tworzenia legislacji, tworzenia zapisu. Wierzę głęboko w to, że ta mądrość społeczna, chciałem powiedzieć ludowa, ale to społeczna to jest lepsze określenie, jest w stanie stworzyć sytuację, w której my jako odbiorcy będziemy dostawać te selekcjonowane informacje w sposób uczciwy i w sposób zapewniający pluralizm mediów. Dziękuję bardzo, panie pośle. I zwrócił pan uwagę na rzecz szczególną, mianowicie to odwzorowanie się, czy też powoływanie się na przykłady francuskie i niemieckie, jeżeli chodzi o rynek medialny i jego i regulacje dotyczące tych rynków. Z tym, że generalnie było tak, o ile mi wiadomo, że zarówno w Niemczech, jak i we Francji usiłowano poprzez wprowadzenie tego prawa, że tak powiem, zakonserwować sytuację zastaną, tak? Żeby jakiś, nie wiem, wielki międzynarodowy gracz nie wdarł się na te rynki i nie zrobił tam swojego porządku. U nas na zasadzie, na podstawie tych informacji niepełnych, które mamy dotyczących ewentualnych regulacji, no to wygląda raczej tak, że dotychczasowi właściciele przekraczający jakiś, mówi się o 30%, jakiś próg udziałów w danym segmencie mediów, no będą musieli swoje udziały odsprzedać. Panowie sobie wyobrażają w ogóle ten mechanizm, to można jakkolwiek zrobić. Pan redaktor Sakiewicz, pan mówił o kwestii dotyczącej na przykład telemetrii, to taki ośrodek telemetryczny należy się pozbawić właściwie czego? Pozbawić? Nie, niech sobie badają, co chcą. Zwracam jeszcze do takiej rzeczy uwagę, że ośrodek telemetryczny, jedyny, który istnieje, nie bada pomiaru sygnału telewizyjnego w internecie. A w tej chwili zresztą też dochodzi w niektórych miejscach do 50% rynku. Generalnie w tej chwili najnowsze technologie, czyli IPTV, to jest połączenie sygnału telewizji kablowej, internetowej. Jeżeli nie będzie tego typu pomiarów, to za chwilę będzie tak jak z stosunkiem rynku prasy do rynku internetu, gdzie rynek internetu stanowi, nie wiem, 80%, rynek prasy 20% pewnie, albo 15%, jeżeli chodzi o zasięgi. I mówienie tyle tylko, że prasa nie jest tak masowo sprzedawana w internecie, tak raczej informacje. Natomiast sygnał telewizyjny jest coraz bardziej masowo w protokołach internetowych, bo to nie zawsze jest stricte internet, ale w protokołach internetowych. I brak konkurencji powoduje, że jedyna firma, ona w ogóle się nie troszczy o to, żeby rozwijać się, tak żeby badać na przykład najdynamiczniejsze zjawisko na rynku telewizyjnym, jaki jest sygnał przesyłany w internecie. Bada tylko tak, jak się rozda te nadajniki. W związku z tym najbardziej uprzywilejowani są ci, którzy mają koncesję na multiplex, potem trochę gorzej już jest z kablówkami, jeszcze gorzej jest satelitą, etc., etc., a już nie istnieje internet, czyli zatrzymali się gdzieś tam 20-30 lat temu, choćby z tego powodu, że technologia się nie rozwija, bo brakuje konkurencji. Nic nie wymusza, tak nie muszą inwestować. Natomiast tego rzeczy, takie zjawiska jak badanie rynku telemetrycznego jest bardzo korzystne dla mediów publicznych i przy tych mediach publicznych powinny powstawać pracownie, które świadczą na zasadzie publicznej usługi. A ja bym bardzo chętnie za to płacił, one by zarobiły na tym. Nawet jeżeli bym miał pogorszyć swój stan, bo będę płacił dwóm pracowniom, to będę miał porównanie, będę mógł dyskutować. No, czasami wyniki, które dostajemy, no, są szokujące, tak? Bo jeżeli dostajemy w grupie ogólnej, nie wiem, 100 tysięcy osób oglądało program, a w grupie komercyjnej nikt, to wiadomo, że taki wynik jest statystycznie niemożliwy. Po prostu nie ma takiej możliwości statystycznej. To jest różne od zera na poziomie 20 liczby po przecinku. Więc będzie jakaś pole do dyskusji i wyboru. Ale też trzeba zapobiegać zmową. No bo cóż z tego, że powstanie, załóżmy, pracownia, która będzie badała rynek telewizyjny
jeżeli główni brokerzy, a jest w tej chwili tylko dwóch brokerów liczących się na rynku reklam telewizyjnych, nie będą uznawali wyników tej pracowni, tak? Czyli ustawa, czy nie potrzeba ustawy, żeby wprowadzić badacza, wystarczy prosta decyzja władz telewizji publicznej albo Krajowej Rady o konieczności pomiaru przy mediach publicznych, które są dostępne dla wszystkich, tak? Czyli pomiaru rynku. To jest bardzo ważna usługa, znaczy naprawdę coś by wszyscy mogli mieć z tego, że istnieje Krajowa Rada i zarówno dla radiowi, telewizji, ale też internetowi. Tak, bo to musi objąć internet, a być może też sygnał telewizyjny w komórce. Bo to powinno pójść tak daleko już w tej chwili. To wtedy byłaby to powszechnie dostępna usługa, mielibyśmy z tego pożytek, ale z drugiej strony, jeżeli coś regulować ustawowo, to przede wszystkim zmowę polegającą na tym, że wolno brać tylko na przykład, czy biorą tylko jednego nadawcę, tak? Że na przykład możliwość wyboru nadawcy, czyli byłaby odwrotność, to by zliberalizowało rynek. Tak? Że można wybrać, dogadać się, znaczy funkcję pomiarową, że można sobie wybrać z tą lub publiczną lub prywatną. Żebyśmy nie byli skazani na jeden pomiar, bo wtedy się zaczyna nieszczęście i ten rynek się całkowicie wypacza. Dziękuję bardzo. Pan prezes Arendarski, czy pan sobie w ogóle wyobraża tę operację, ten mechanizm wywłaszczenia części wydawców? No, nie bardzo, ale nie jestem prawnikiem, więc trudno mi tutaj snuć jakieś dywagacje. Natomiast myślę, że mój przedmówca szanowny wspomniał o kierunku, który powinien być rozwijany, czyli tworzenie pluralizmu, nie, że tak powiem, walka z tymi, którzy są, tylko tworzenie konkurencji. Jeżeli rząd by stworzył warunki sprzyjające rozwojowi konkurencji, to jest właściwa, moim zdaniem, właściwa rola administracji państwowej, prawda? Czyli a nie... powołajmy rządowe media. Wie pan, jeżeli rząd uzna za stosowne, to niech powołuje, prawda? Ma do tego prawo. Pytanie tylko, czy one będą czytane, prawda? To jest pierwsza rzecz. Ale tutaj na przykład z tym pomiarem, ja w ogóle nie byłem świadomy tych rzeczy, o których tutaj pan redaktor Sakiewicz mówił. I rzeczywiście, jeżeli są różnice, tak jak pan mówi, trzykrotne, prawda? Czy były, bo zlikwidowali jedną, teraz już nie widać. No to znaczy, że to jest jakaś patologia i jakaś konkurencja. No konkurencja jest rzeczywiście jest remedium na wiele bolączek, prawda? Dlatego gospodarka rynkowa przetrwała i zwyciężyła inne typy organizacji procesu ekonomicznego, dlatego że po prostu jest najefektywniejsza i to jest godne polecenia. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, i teraz dochodzimy do momentu, kiedy zapraszam Państwa do udziału w dyskusji. Zapraszam do zadawania pytań i komentarzy, uwag. Jest jeden warunek zabrania głosu, to znaczy proszę się przedstawić na początku wypowiedzi. Czy ktoś z Państwa? Ja jedną rzecz jeszcze. Bardzo proszę, tylko proszę się właśnie przedstawić. Adwokat Konrad Paweł Opalski, ja jestem przedstawicielem Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie. Mamy w razie taką komisję, jest sekcję prawa gospodarczego i handlowego. I właśnie przedstawiciele sekcji poprosili mnie dzisiaj o udział w tej dyskusji. Przede wszystkim bardzo dziękuję Krajowej Izbie Gospodarczej za inicjatywę właśnie rozpoczęcia debaty, ponieważ no, tutaj już przedmówcy mówili, że warto, żeby prawo było tworzone po wysłuchaniu różnych stron, różnych potrzeb, różnych głosów i oczywiście możemy się spierać, dyskutować, nie zgadzać, ale rozmawiać należy. Pan prezes podkreślił jedną rzecz, która w nas, adwokatów, bardzo, bardzo niepokoi. Po pierwsze regulacje wewnątrzeuropejskie, czyli swoboda przepływu osób, przepływu rynku, możliwość świadczenia usług na różnych rynkach wewnątrzeuropejskich. Jeżeli ustawa miałaby zabrać taką możliwość, to byłoby to bardzo wysokie naruszenie i no, nie można się zgodzić na takie naruszenie. Kolejna rzecz, no to tutaj zarówno pan poseł Apel, jak i pan redaktor Zyzik podkreślali, że konkurencyjność jest motorem. Tutaj no, pan prezes też podkreślał to. Ochrona konkurencji, zwalczanie nieuczciwej konkurencji, to co pan redaktor Sakiewicz był łaskaw wskazać, to też jest bardzo dobry kierunek. Tyle tylko, że ten kierunek musi być obrany we właściwym czasie, stopniu i po rozważeniu wszystkich za i przeciw. Dlatego też nasza sekcja
deklaruje gotowość wsparcia w działaniach, które miałyby przedstawić, ponieważ przy Okręgowej Radzie Adwokackiej istnieje wiele sekcji z zakresu różnego prawa i przedstawiciele właśnie naszej Izby są zaangażowani czynnie w legislację i w proces legislacyjny, czy też w dyskusję na temat kształtowania prawa. Stąd też mój udział dzisiaj tutaj i no, taka deklaracja jest gotowość i jeżeli tylko tworzący ustawę, czy też podmioty, które gdzieś chcą się zaangażować w interakcję przy tworzeniu tych zapisów, będą chciały skorzystać z naszej wiedzy profesjonalnej, to my jesteśmy jak najbardziej gotowi. Dziękuję bardzo panie mecenasie, dziękuję za deklarację. Czy ktoś jeszcze z państwa? Tutaj pani, już podajemy mikrofon. Pani przy kamerze. Cytuję Horacjum Gazeta Polska i Niezależna.pl. Pan był uprzejmy powołać się na badania dotyczące opinii publicznej, dotyczącej repolonizacji mediów. Chciałam się dowiedzieć, bo te szczegóły nie były podane, w jaki sposób wypadły badania na temat wiedzy opinii publicznej o strukturze własności mediów. I to mówię o prasie branżowej, o internecie, o prasie lokalnej, bo nie wyobrażam sobie zadawania pytań Polakom, czy są zwolennikami lub nie, bez zbadania, jaką mają na ten temat wiedzę. Jak te badania wyglądają? Przyznam, że tutaj, jeżeli chodzi o wyniki tych badań, to nie mam tego rodzaju odpowiedzi, no ale to warto po prostu przyjrzeć się szczegółom. No, ja chciałem przedstawić tę część, która mówiła o jakby stosunku do ewentualnych procesów dekoncentracji. Rozumiem, że to, bo to jest jakieś specjalne badanie zamówione, rozumiem, że początkiem tego badania było badanie świadomości Polaków w tej mierze. Ja nie odpowiem na to pytanie, nie znam tej części akurat badania, ale to po prostu wystarczy sprawdzić. To możemy sprawdzić i zobaczyć, jak to wyglądało. No to ja dobrze, to podam oczywiście adres mailowy. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Tutaj poproszę o mikrofon dla pana po drugiej stronie stołu. Dzień dobry, Jarosław Włodarczyk, Press Club Polska. To bardzo dziękuję też za zaproszenie, bo to bardzo ciekawa dyskusja i poruszone bardzo takie rzeczywiście kluczowe rzeczy, to co redaktor Tomasz Sakiewicz mówił o tym otoczeniu mediów, które w gruncie rzeczy buduje fundamenty funkcjonowania mediów i kwestie tak naprawdę rynku reklamowego, który jest w stanie bądź nie to utrzymywać. Ale też bardzo istotne, co mówił redaktor Krzysztof Zyzik, że no tak naprawdę mówimy o regulacji mediów, które stanowią mniejszość obiegu informacji. Znaczy te nowe media, których na pewno polski rząd, pomimo silnego przekonania o słuszności swoich przekonań, nie będzie w stanie wyregulować. Ale chciałbym powiedzieć taką rzecz, że mam trochę wrażenie, że pomimo tego, że to bardzo ciekawe rzeczy, które panowie mówią i pewnie pod większością bym się podpisał, dyskusja jest jednak trochę obok. Dlatego, że my nie mówimy dzisiaj w trosce o najlepszy porządek medialny, a w wyniku tego przyszłość demokracji, umożliwienie powstawania bardziej niezależnych, bardziej kompetentnych mediów, tylko mówimy o chęci partii rządzącej po nieudanej próbie zakupu od Axel Springer tabloidu i potem jednej stacji telewizyjnej o przejęciu mediów przed wyborami samorządowymi i kolejnymi wyborami. Znaczy trochę mam wrażenie, że mówimy o jakimś idealnym świecie, gdzie rządzący z troską się pochylili, chcieliby oddać władzę i nie mieć wpływu na media i żeby jak najlepiej media funkcjonowały, bo w dłuższej perspektywie oznacza to uczciwszą i mądrzejszą demokrację i lepszych ludzi na stanowiskach, gdy tymczasem mamy jednak no, trochę inny, znaczy dzieje się trochę inaczej. I tutaj nie będzie takiego racjonalnego myślenia, tylko będzie albo próba przestraszenia, żeby te media nie za bardzo nie głosowały,
albo próba przejęcia. W związku z czym nie bardzo. Znaczy, chodzi mi o to, jak panowie to widzą, bo zgadzając się z tym, co mówicie, no trochę dyskusja jest obok, bo realia są trochę inne, polityczne. I nie wynika to, myślę, że z jakichś szlachetnych pobudek troski o demokrację w Polsce. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, ja pozwolę się tutaj troszeczkę wtrącić. No myślę, że elementem odpowiedzi na to pytanie, na tę uwagę jest kwestia tego, no, że właśnie przedstawiciele partii rządzącej i rządu no, zrezygnowali z uczestniczenia w dzisiejszym spotkaniu. Czy któryś z panów w tej sprawie, pan poseł? Media zawsze pierwszeństwo. Ja sobie pozwolę, bo zaraz będę musiał lecieć, więc pociąg. Mi się wydaje tak, że znaczy nie można tylko złych intencji w tej sprawie zarzucać, bo patologię w mediach widzieliśmy. No, ja oczywiście ona się nie wiązała tylko z kapitałem zagranicznym, a może zręcznie głównie z kapitałem zagranicznym, ale to, co się działo po 10 kwietnia, no, państwo mogą nie mieć tego oglądu. Ja to widziałem. No, proszę sobie zwrócić uwagę, że żaden dziennikarz Gazety Polskiej nie był zapraszany do żadnego medium telewizyjnego. Zostaliśmy usunięci ze wszystkich mediów radiowych. Ja z oskarżeniem o działalność antypaństwową na antenie Polskiego Radia, a powodem tego było, że zaprosiłem księcia za Małkowskiego, który sobie coś tam mówił, co chciał. No, ale on to mówił tak, jakbym prowadzącym tylko ten program. I z zakazem praktycznie wstępu przez 6 lat do Polskiego Radia, którym byłem nawet w czasach SLD stałym prowadzącym albo gościem. I jeżeli powiedzieć, że nie było patologii w mediach, no to jest to nieoddanie prawdy tej rzeczywistości, która się działa. Myśmy mieli przeciętnie 100 razy mniej dochodów z reklam niż tygodniki o takim samym zasięgu. Dziennik nie miał żadnych dochodów z reklam, a tygodnik miał przeciętnie 100 razy mniej niż tygodniki o podobnym zasięgu. No to nie był przypadek, tak? To wynikał z jakiegoś oligopolu zarówno mediów zagranicznych, jak i tych, które sprzyjały rządowi. I mówienie, że wszystko było dobrze, a teraz ten rząd chce tylko popsuć dobrze działający system, jest daleko idącym abstrahowaniem od rzeczywistości. Bo te kilkaset osób, które współpracowały, pracowały w moich mediach, mogło pracować tylko tutaj, ze względu na to, że zostali usunięci z zakazem praktycznie pracy gdziekolwiek indziej. Tak, dlatego, że mieli na przykład w sprawie Smoleńska inne poglądy. Oczywiście, czy receptą na to jest nacjonalizacja mediów na przykład niemieckich, to jest osobne pole do dyskusji. Bo w tej chwili najwięcej krzywdy można wyrządzić w internecie, także że pewne zjawiska patologiczne w internecie są dużo groźniejsze niż w prasie. Te liczby w prasie takie, typu 70% wynikają raczej z upadku prasy, tak? Bo prasy jest coraz mniej, więc te, które mają zagraniczne koncerny, mogą być podtrzymywane jeszcze na rynku różnymi źródłami, takimi czy innymi, mając dostęp. I też należy się zastanowić, tak, jak wyrównać tutaj szanse, jakimi metodami. Ja akurat, no, jeśli chodzi o prasę lokalną, nie mam aż tak złych doświadczeń, może dlatego, że w tej prasie lokalnej nie pracowałem, jak w prasie ogólnopolską. Niemniej trzeba zapobiec temu, że okaże się, że dziennikarz, który ma jakieś poglądy, nie ma nigdzie pracy, bo ma takie poglądy, a pewnego typu poglądy są tak preferowane, że w zasadzie tylko oferty zlewają się. To też są zjawiska patologiczne wynikające z pewnego monopolu ideologiczno-biznesowego, ale monopolu. Chodzi tylko o to, żeby nie wylać dziecka z kąpielą. Mówię, no, na 100% koncentracja jest tylko w jednym miejscu, na rynku badań telemetrycznych. 50% jest, czy 40-paroprocentowa, tak, że dwie firmy podzieliły 80% czy 90% rynku telewizyjnego, jest na rynku brokerskim. Tak. To są największe zjawiska monopolistyczne, jakie istnieją. Prasa lokalna oczywiście jest zdominowana przez jeden koncern, ale jeśli chodzi o przekaz informacji, to już nie jest 70% tak jak własność, tylko to jest pewnie około 40-30% w prasie lokalnej, bo są jeszcze dodatki lokalne. Ale moją odpowiedzią na to jest tworzenie po prostu dodatków lokalnych w Gazecie Codziennej, tak, żeby tworzyć konkurencję dla nich. I to jest najzdrowsze. Gdyby władza dobrze pomyślała, to raczej by zamówili ogłoszenia u nas, a nie próbowali ich dekoncentrować. Niemniej, ja tylko mówię, że nie jest tak, że nie ma problemu. Problem istnieje i w kilku kluczowych latach dla Polski zaistniał bardzo ostro. Stworzył bardzo silną patologię. Dziennikarze, którzy byli najpopularniejszymi dziennikarzami jeszcze rok, dwa, trzy wcześniej,
wynikającymi z rynku, też z badań. Tak? Okazało się, że nie mieli nigdzie wstępu, bo mieli złe poglądy. Tylko że chodzi o to, żeby jedną patologią nie zastąpić drugiej patologii. Właśnie chciałem panu redaktorowi zadać pytanie, bo właśnie i jeszcze idąc tropem pana wypowiedzi. Szanowni Państwo, właściwie o czym my mówimy? Czy my nie poruszamy się w jakiejś rzeczywistości dwudziestowiecznej tak naprawdę, która się radykalnie zmieniła? Przypomnijmy sobie sytuację sprzed kilku miesięcy, sprzed kilku tygodni, wybory w Stanach Zjednoczonych, wybory we Francji. Były daleko idące i są nadal idące podejrzenia o wpływie na te wybory. No po pierwsze, to nie był wpływ akurat niemiecki, a po drugie, no to jakimi metodami? Nie poprzez media tradycyjne wydawców prasy. I pan redaktor Zyzik może robić najlepszą gazetę lokalną na świecie i bardzo bym chciał, żeby tak było, ale z drugiej strony no to pojawiły się konkurencyjne nośniki, tak, konkurencyjne możliwości przekazu, które są potężne. I na to, po pierwsze, na to wpływ jest bardzo trudny, a po drugie, to jest kwestia tego, że to są metody przekazu w znacznie większej sile rażenia niż na przykład tytuł pana redaktora. A teraz bardzo proszę. Nawiązując do tego wprost, o czym pan redaktor mówił, tak, i to niekoniecznie możemy mówić tutaj tylko o tych wielkich ingerencjach, typu gdzieś tam w domniemaniu, czy już w oparciu o fakty rząd rosyjski, ale nawet lokalnie u nas w wielkim konflikcie związanym z poszerzeniem Opola, 5 gmin pod Opolem, które jakby tak sprzysięgło się przeciwko miastu, uruchomiło 2-3 takie naprawdę bardzo, bardzo hejtujące również profile facebookowe, które błyskawicznie zyskały naprawdę tysiące po prostu tam fanów. Odbywa się tam dyskusja, która nie mieści się w żadnych standardach, takich jak, że tak powiem, myśmy się uczyli tak na studiach dziennikarskich, jak praktykujemy dziennikarstwo. Natomiast jeszcze odpowiadając na pana pytanie i póki jeszcze mamy redaktora Sakiewicza, w 2-3 zdaniach dosłownie, zawsze wolimy przyjmować taki wariant pozytywny, że jednak wszyscy się troszczymy o kształt tego rynku medialnego, również strona rządowa, chociaż oczywiście te niektóre wypowiedzi, szczególne pań posłanek, nie ma ich tutaj, więc nie będę wymieniał z nazwiska, są zupełnie karygodne. Dzisiaj w zupełnie innym tonie tutaj rozmawiamy również z redaktorem Sakiewiczem. Jak panie redaktorze mówiła tej kwestii po katastrofie smoleńskiej, no to ja myślę, że to jednak nie dotyczy problemu koncentracji kapitału w mediach, tylko raczej ówczesnego kształtu w mediów publicznych. I my, obawiam się, mamy dzisiaj trochę taką rzeczywistość arebur, bo wiemy, jak wyglądają chociażby wiadomości. Natomiast w jednym się z panem zgadzam, co pan przed chwilą powiedział, że gdyby nie być może akurat w segmencie prasy regionalnej, który mnie najbardziej interesuje, gdyby nie ta koncentracja kapitału, być może wiele naszych gazet już by nie było, ponieważ one samodzielnie, lokalnie by sobie nie poradziły bez tych wszystkich synergii kosztowych, chociażby, które mamy. To jest jedna rzecz. A jeżeli pan moderator pozwoli, to ja chciałem, dosłownie to będzie trwało krócej niż minutę, jakby zakończyć tę moją część takim, bo odnalazłem, przygotowując się do tej debaty, taki swój tekst z 2013 roku, a więc jest to rozkwit rządów Platformy Obywatelskiej, który trochę jakby pokazuje nasze nastawienie do całego tego problemu, również upolitycznienie, o którym pan redaktor powiedział. To jest tekst, który powstał po takim hejcie ze strony mediów publicznych ówczesnych, które wtedy były w rękach koalicji PO-PSL, i hejcie, że oto prywatna gazeta odważyła się zaatakować marszałka z Platformy Obywatelskiej. I ja napisałem coś takiego. I na koniec jeszcze obiecana odpowiedź na pytanie, kto stoi za tekstami NTO, kto stoi za jej naczelnym, kto stoi za autorką głośnego tekstu. Już odpowiadam. Za NTO stoją czytelnicy, którzy codziennie głosują na nas w kioskach, którym nie jesteśmy w stanie dać w kryzysie tak obszernej gazety, jak nam się marzy, ale którzy jedno mają w NTO zagwarantowane. Niezależność myślenia, nieuleganie wpływom, niewysługiwanie się aktualnie rządzącym partiom. Partie i ich topowi politycy przychodzą i odchodzą. Dzieje się to co kilka lat z mniejszym lub z większym hukiem, a my w NTO mamy ten komfort, że nie musimy wtedy w popłochu zmieniać frontu. Ostatnie zdanie. Jesteśmy prywatną gazetą, częścią europejskiego koncernu prasowego. O zatrudnieniu czy zwalnianiu dziennikarzy, redaktora naczelnego czy prezesa wydawnictwa nie decydują u nas politycy ani lokalne koterie. Nie mamy politycznych patronów, nie wiemy jak to jest ich mieć i nie chcemy wiedzieć. Ja myślę, że my dokładnie od lat funkcjonujemy i
Odpowiadając na tę wątpliwość sali, w ostatnich miesiącach w naszym regionie krąży już giełda nazwisk, bo tak to jest odczytywanie, tak to jest odczytywane przez partyjne doły. Już krąży giełda nazwisk, kto po tak zwanej repolonizacji obsadzi NTO. Jest wielka dyskusja, czy to będzie frakcja wiceministra sprawiedliwości, czy frakcja zbliżona do dawnego PC i europosła. Też tutaj nazwiska są zbędne, ale osoby siedzące w świecie politycznym dokładnie się domyślą. Tak? Bo tak jak to w wielu regionach bywa, u nas też jest ta walka o wpływy na prawicy. Więc zobaczmy, jak to jest odczytywane na dole. Rzeczywiście tak to funkcjonuje, że faktycznie po prostu te prace, to przyglądanie się ułożeniu rynku medialnego, no, zmierzają do tego, co się stało chociażby na Węgrzech, to znaczy do takiego politycznego skoku. Natomiast póki co rozmawiamy o kocie w worku, te ostatnie sygnały, które płyną z Ministerstwa Kultury, nie są złe. Po prostu czekamy, aż pojawi się ta ustawa i jak mówił prezes Arendarski, no, i pan reprezentujący adwokatów, i będzie ona rzeczywiście szeroko konsultowana w środowisku. Zawsze lubię przyjmować ten wariant taki bardziej optymistyczny i wierzę w to, że wszystkim nam chodzi o to, żeby ten rynek po prostu sensownie ułożyć. Ja pozwolę tylko a propos upolitycznienia, bo jako polityk to myślę, że o tym mogę powiedzieć dużo. Znaczy, mi wydaje się dość dziwne, że i takie zaskakujące, że nikogo nie oburza to, że politycy mogą na przykład powiedzieć, ja do tego medium nie chodzę, bo mi się ono nie podoba, tak? Że to robiło wcześniej Prawo i Sprawiedliwość, nie chodząc do TVN-u przed blisko rok, teraz próbuje to robić Platforma Obywatelska. To nie jest tak, że my politycy możemy sobie wybierać, tak? Czy możemy sobie powiedzieć, że to medium jest niewiarygodne, nawet jeżeli taki nie jest, to rynek powinien weryfikować i to odbiorca powinien decydować, kto jest dla niego wiarygodny, kto jest polityczny, kto niepolityczny, a nie politycy wskazywać swoim wyborcom, że TVN-u nie warto słuchać, czy te wiadomości nie warto oglądać. I takie wprost zaangażowanie w ocenę pracy dziennikarskiej polityków, moim zdaniem właśnie wpływa na to upolitycznienie poszczególnych mediów. Druga sprawa to jest kwestia reklam. Znaczy bardzo często w związku z tworzeniem prawa, o którym decyduje większość sejmowa, to choćby to wpływa na reklamodawców. Znaczy jeżeli firmie zależy na jakiejś legislacji, będzie starała się wpłynąć na polityków poprzez inwestowanie w odpowiednie media, tak? Do których dany polityk czy dani politycy lubią chodzić, do tego, którym czują się dobrze, do tego medium, które powoduje jego poczucie bezpieczeństwa czy wzrost popularności. I to jest to połączenie i spółek Skarbu Państwa, i tych prywatnych firm, którym zależy na jakiejś dobrej legislacji, z reklamą i później z mediami, to jest pewną patologią. Pytanie, czy jest w ogóle jakieś rozwiązanie, czy doprowadzenie do sytuacji, w której, to jest czysto teoretycznie, na przykład za każdą złotówkę, którą kupuje ktoś gazetę, druga złotówka idzie z państwa, tak, żeby jakby uwolnić i dać możliwość tworzenia dobrego dziennikarstwa, stricte zależnego tylko i wyłącznie od tych, którzy zdecydują się tą złotówkę wydać na zakup danej gazety. Znaczy oczywiście to jest pomysł, który dopiero co mi przyszedł do głowy, nie wiem czy on jest dobry, tylko rzucam jako element takiej dyskusji na temat uwolnienia mediów od zależności a politycznych, b tych rynkowych, które z politycznym ma bardzo wiele wspólnego. Dziękuję bardzo panie pośle. Czy ktoś z państwa jeszcze się... Bardzo proszę. Tylko mikrofon bym poprosił, szczerze powiedziawszy. Dobrze, spróbujmy. Słyszymy, tak. Pan redaktor. Ja sobie trzymam. Dzień dobry, radca prawny Wojciech Szymczak, Polska Izba Komunikacji Elektronicznej, czyli jak rozumiem zrzeszamy jako operatorów kablowych to producentów nośników, tak to zrozumiałem za katalogowanie. Zaczął pan redaktor swoją powiedzieć, że tu jest największy problem i ja nie do końca rozumiem, czy problem polega na tym, że cyfry są takie, że tu jest największa koncentracja, bo ona rzeczywiście z punktu widzenia
mechanizmów rynkowych, ona zachodzi, tak? To również była mowa o prasie lokalnej, tak, synergia kosztów, wszystkie te sprawy wchodzą w grę i dlatego do tej koncentracji na, również u operatorów kablowych dochodzi. Nie ma tu jakiegoś z góry przykazu, żeby te media się łączyły i przejmowały, nie wiem, rząd umysłów, tak? To chodzi po prostu o koszty. I teraz moje pytanie jest takie, czy rzeczywiście tutaj pan redaktor dostrzega jakiś problem w tym, że akurat jakiś procent rynku, powiedzmy 20% ma dana platforma, 20% ma dana platforma, czy to jest problem sam w sobie, czy po prostu jest, dochodzi tutaj do koncentracji, ale nie wynika z tego nic złego. Bo ja w mojej ocenie wydaje mi się, że te, na przykład chociażby Telewizja Republika raczej złych przygód chociażby z operatorami kablowymi nie ma, także nie rozumiem, gdzie to jest problem. Ja mówię, że jest największe zagrożenie, jeżeli chodzi o nośniki, a nie produkcję informacji. I to należy zrozumieć szeroko. To znaczy zarówno satelity, kablówki, także telefony komórkowe i tak dalej. Bo każdy monopol na przykład jednego rodzaju kapitału, już nie mówię tylko o zagranicznym, ale jednego rodzaju przy nośnikach bardzo mocno ogranicza strumień informacji. Akurat rzeczywiście nie mamy złych doświadczeń, w większości nie mamy złych doświadczeń z nośnikami kablowymi. Trochę więcej problemów było z satelitarnymi z różnych powodów. To znaczy jeden z nadawców zachowywał się bardzo rynkowo, to znaczy można powiedzieć zdarł z nas skóry, ale nie tworzył żadnych przeszkód. Tak? Jedyne to, o co mieliśmy pretensje, to że zdziera z nas skórę. Natomiast mogliśmy nadawać jak chcieliśmy, ile chcieliśmy. Drugi zachował się trochę inaczej, już nie będę pokazywał palcem, bo było to przedmiotem potężnej awantury z tym nadawcą również medialnej. Mam nadzieję, że się już zakończyła i że wracamy do poziomu rynkowego rozmowy, a nie takiego podskórnie politycznego. Natomiast największą krzywdę informacji można zrobić właśnie na poziomie nośników. To nie oznacza, że akurat Polska Izba Nadawców Kablowych, bo po pierwsze wy nie macie żadnej możliwości, jesteście tylko stowarzyszeniem, nie sterujecie decyzjami kablówek, a po drugie też nie mieliśmy takich bardzo złych doświadczeń z kablówkami. To znaczy powiedziałbym, no, niektóre te duży nadawcy, znaczy przekaziory kablowe, przepraszam, że mam takie określenia, mają skłonności monopolistyczne, jeżeli chodzi o warunki rynkowe. Tak, i rzeczywiście jest tak inaczej rozmawiam z różnymi stacjami, ale nie dotyczyło to tylko nas. Być może przydałaby się pewna regulacja, czy wynikająca z umów na rynku, czy też wyżej państwowych, co do zasad wejścia, tak? Bo nie może być tak, że jedni zarabiają, drudzy dopłacają do tego, żeby być w kablówce. I nie zawsze to też odzwierciedla realne zainteresowanie widzów. Być może tutaj trzeba pewien porządek wprowadzić, ale to jest już na dużo dalszą dyskusję niż to, co się odbywa w tej chwili, bo to jest na dyskusję raczej samych nadawców kablowych z kablówkami. Niemniej mówię, też nie było idealnie. Tak. Rozmowy z różnymi kablówkami wyglądały bardzo różnie i też bardzo często wynikało to z różnych rzeczy, z różnych, tak? Albo towarzyskich powiązań, albo tego, że ktoś kogoś nie lubi, albo po prostu jakichś bardzo ostrych warunków rynkowych. Ja generalnie powiedziałbym, nie mogę powiedzieć, że mieliśmy złe doświadczenia, jeżeli chodzi o kablówki. Raczej one były pozytywne. Więcej problemów było z satelitami, ale dzisiaj podstawowym rynkiem będzie rynek, i to będzie przechodzić rynek komórkowo-internetowy. I tu na tym trzeba się skoncentrować. Spójrzmy tutaj na tą piękną panią za kamerą. Ta pani jest z gazety, tak? A trzyma kamerę. A tutaj ten pan, młody chłopak, to też jest w naszej grupie Stream One, to trzyma komórkę, a emisja jest na portalu. Te po prostu techniki internetowo-telewizyjne poszły tak daleko, że telewizje często wielokrotnie mają mniej widzów niż nowoczesne techniki przy użyciu protokołów, czy to komórkowych, czy internetowych. I niebezpieczeństwa koncentracji tutaj będą dużo bardziej szkodliwe politycznie niż na rynku prasy. Chociaż nie twierdzę, że nie ma, tylko rynek prasy jest w jakimś mierze rynkiem schodzącym. To znaczy może istnieć, bo prasa nie zniknie, jako hybrydy internetowo-telefoniczne i telewizyjne. Rynek prasy będzie pewnym odzwierciedleniem pozostałych rynków, czyli będzie tylko nośnikiem. Więc jeżeli mówimy o regulacji, to musimy myśleć już niestety dużo szerzej i dużo mądrzej. Tak? Bo cóż z tego, że tam ureguluje się tam sytuację 5 tytułów w Polsce, nawet powoła się konkurencyjne firmy, jak za chwilę to będzie tylko 1% przekazów w regionie informacji.
Dziękuję bardzo, panie redaktorze. Panie pośle, naszą dyskusję zaczęliśmy od tego, że próbowaliśmy zarysować, jakie są pomysły na tę ustawę dotyczącą dekoncentracji, co rząd, Ministerstwo Kultury, przynajmniej wstępnie deklaruje, że zamierza zrobić. Ale przyjmijmy roboczo, że taka ustawa powstaje i trafia pod obrady Sejmu i jest głosowanie. Jak pan głosuje? Nie, na poziomie ogólnym to można powiedzieć, że wszelka walka z jakimś monopolem czy ze szkodliwym, patologicznym udziale w rynku jednej firmy, to jest słuszne, tylko że diabeł jak zwykle tkwi w szczegółach, a tych szczegółów nie znamy, więc wszelkie deklaracje, czy będę za, czy przeciw, byłoby nieodpowiedzialne dość mocno, bo bardzo często bywa tak, że propozycje Prawa i Sprawiedliwości w założeniach są ciekawe, interesujące, często nawet trudno się z nimi nie zgodzić, a później wychodzi jak wychodzi. I te projekty, które są przedstawiane, absolutnie nie nadają się do głosowania za, bo na przykład zawierają błędy legislacyjne, mają dziury, czy są niezgodne z zasadami, na które umówiliśmy się, choćby wstępując do Unii Europejskiej. Więc deklaracji jasnej niestety nie złożę, dlatego że nie znam projektu i nie znam szczegółów. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, i również dziękuję Państwu. Kończymy naszą dyskusję. Bardzo dziękuję za udział, dziękuję za pytania i dziękuję za uwagę. I mam nadzieję, że to była pierwsza dyskusja dotycząca ewentualnych rozwiązań związanych z rynkiem mediów w Polsce, że będą